Chciałem Ci dzisiaj powiedzieć, w jaki sposób możesz poradzić sobie z jakąś negatywną opinią, która pojawiła się na temat Twojej organizacji w internecie czy też w mediach społecznościowych. No przede wszystkim pamiętaj, że każda firma popełnia błędy. Natomiast tą wartością, którą możesz dzięki temu wygenerować, to pokazać, w jaki sposób z tymi błędami sobie Twoja organizacja radzi i w jaki sposób możesz to robić lepiej niż właśnie Twoja konkurencja. Jest takich 7 kroków, które powinieneś wykonać, aby właśnie możliwie najlepiej poradzić sobie z taką złą opinią. No przede wszystkim bardzo dokładnie tą opinię przeczytaj. Sprawdź, czy to jest sytuacja, która już się zakończyła i no już tutaj nic nie możesz zrobić, a być może ten proces jeszcze trwa i jesteś w stanie coś zrobić, aby klientowi pomóc, aby tak naprawdę na końcu jednak dopełnić tego, czego to, co mu obiecałeś, tak? Czy nie wiem, przesyłka nie dotarła jeszcze na czas, być może jakiś towar jest uszkodzony, być może jesteś w stanie tą sytuację bardzo szybko naprawić. Zasada numer 2, nigdy nie kasuj tej wiadomości. No, moim zdaniem takim kluczowym elementem każdej organizacji to jest transparentność. Klienci powinni widzieć Twoje dobre i złe strony, a tak powiedziałem, te złe elementy, które się pojawiają, a pojawiają się wszędzie, możesz zawsze wykorzystać na swoją korzyść. Pokażesz swoją ludzką twarz jako organizacja, ale też pokażesz, że każdy klient, który nawet ma problem, jest świetnie przez Ciebie obsłużony. Następnie pamiętaj, żeby takie zadanie też zarchiwizować, czyli będziesz w stanie wykorzystać to w kolejnych szkoleniach dla swoich pracowników. Będziesz w stanie pilnować, aby taka sytuacja się więcej nie powtórzyła. Jeżeli nigdzie tego nie zarchiwizujesz, nie będziesz tego pilnował, no to być może taka sytuacja może w przyszłości ponownie się pojawiać, a tego przecież nie chcesz. Bardzo istotny element. Nie przekładaj reakcji na taką złą opinię, która się pojawiła. Musisz reagować możliwie bardzo szybko. Pamiętaj, że ludzie bardzo często takie opinie wrzucają w emocjach, czyli zaraz po tym, kiedy dowiedzieli się, że coś nie działa tak, jak powinno. Tak naprawdę internet mówi, że powinno się odpowiedzieć do około 1 godziny i to jest ten czas, kiedy faktycznie jesteś w stanie bardzo szybko zareagować, zrobić coś z tą sytuacją i pokazać klientowi, że Ty jesteś na miejscu, widzisz jego problem i Ty już robisz coś, żeby ten problem rozwiązać. Oczywiście to, co powinieneś zrobić, no to być do tego bardzo chłodno nastawionym i nie brać tego do siebie. No pamiętaj, że to jest sytuacja, która dotyka Twojego klienta. Skoro reaguje emocjonalnie, to prawdopodobnie dla niego jest to bardzo ważna sytuacja. Ale ona nie jest skierowana przeciwko Tobie personalnie, że Ty coś zepsułeś, coś jest po Twojej stronie jakby personalnie tak, że chciałeś mu wyrządzić krzywdę, tylko klient jest zły, więc uspokój się, zastanów się, jak możesz tą sytuację naprawić, no i oczywiście odpowiedz klientowi. Pamiętaj, żeby unikać w takich odpowiedziach sformułowań negatywnych, czyli mówiących nie, nie da się, nie mogło się i tak dalej. Staraj się zawsze używać pozytywnych komunikatów. No i co bardzo ważne, nie obiecuj nigdy klientowi, że przepraszam, to już się więcej nie powtórzy, naprawimy ten proces, bo to pokazuje, że ten proces nie działa źle, że masz co naprawiać. Powinieneś zamiast tego powiedzieć, bardzo mi przykro, że taka sytuacja się zdarzyła. Mamy ogromną ilość klientów, którzy są zadowoleni i którzy codziennie u nas kupują takie produkty. Czyli pokaż wszystkim, jak i również temu klientowi, że ten proces działa prawidłowo, że wszystko jest ok, że nie ma co naprawiać, że jeżeli faktycznie coś wydarzyło się nie tak, no to był wypadek przy pracy, a to nie jest jakaś reguła, którą Ty nagle musisz teraz poprawiać. No i ostatni element, element 7, monitoruj całą sytuację. Monitoruj, czy udało Ci się już zdusić ten problem w zarodku i tak naprawdę bardzo często tak się dzieje, że jeżeli uda Ci się szybko zareagować, pomożesz klientowi, szybko odpowiesz na ten negatywny komentarz, to już tym pierwszą reakcją temat zostaje całkowicie ucięty. Natomiast warto oczywiście monitorować, czy ten sam wątek nie pojawia się jeszcze w innych miejscach, czy inni klienci również być może mieli taką sytuację, mają taki problem, albo być może ten sam klient powiela ten wątek w wielu różnych mediach. Więc warto to wszystko zebrać do kupy i pomagać swoim klientom rozwiązywać te problemy możliwie najszybciej, bo tylko działając w ten sposób, przechodząc wszystkie te 7 kroków jeden po drugim, nie zapominając o żadnym, będziesz pewny, że zrobiłeś wszystko, co tylko się da, aby zażegnać kryzys
takiej negatywnej opinii na temat Twojej organizacji. Myślę, że teraz już będziesz wiedział, co zrobić, jakie po kolei kroki przejść, aby właśnie świetnie sobie z taką sytuacją poradzić. Powodzenia!